Kryształowe serce radcy prawnego. Kolejnym laureatem Kryształowego Serca jest pan z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, pan Jan Bodo Kaftański. Dzisiaj jestem ogromnie wzruszony w ogóle tą uroczystością i nadaniem tego Kryształowego Serca pro bono. Uważam, że inicjatywa przez Krajową Radę Radców Prawnych jest wspaniała. Jest to trzecia edycja i to, że Łódź mnie wytypowała właśnie na odbiór tej nagrody, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i bardzo to przeżywam. Zawód wykonuje akurat w tym roku 40-lecie, czyli jakby się zbiegło troszeczkę z jubileuszem, prawda? 40-lecie w zawodzie radcy prawnego działam, a od gdzieś 20 lat praktycznie poświęcam się działalności społecznej, takiej już prawdziwego zdarzenia, albowiem jestem przewodniczącym Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W tej chwili wybrany na dalszą 5-letnią kadencję. Wcześniej byłem tylko w zarządzie i rzeczywiście kwestia dzieci, szkoły, nauczyciele leżą mi bardzo na sercu. Ta działalność społeczna, która się wyzwala w człowieku, a szczególnie w naszym zawodzie radcy prawnego, jest bardzo, uważam, że cenna i powinni być naśladowcy, dlatego że my się stykamy w zawodzie z bardzo różnymi sytuacjami ludzi potrzebujących tej pomocy. Jeżeli się zrealizujemy w zawodzie i wchodzimy do pewnego okresu wieku i potem przekładamy to na działalność społeczną w granicach dojrzałego radcy prawnego, jest to bardzo dobre, dlatego że z jednej strony mamy tu praktykę zawodową, no tą płatną, a tu możemy się oddać bezpłatnie komuś, prawda? I to sprawia ogromnie dużo satysfakcji. Kryształowe serce radcy prawnego.